Witam wszystkich. Zdecydowałem się dzisiaj na nagranie takiego odcinka na swoim domowym ogrodzie z dwoma tyczkami, którymi ja znalazłem. Natomiast gdzieś tam przez przypadek te filmiki usunąłem po prostu z nośnika i tak wyszło. Dlatego dzisiaj w takiej formie jest odcinek. Pokazuję już pierwszą tyczkę, jest to dwunastak. Dwunastaczek z taką oto dziwną koroną. Natomiast oczniak nad oczniak dosyć długie. Jest to tyczka lekko ponad 2 kilo. Podniesiona była na takim, nie wiem jak to nazwać, ugór taki, glina. Była to taka łąka, ale mówię, mało tej trawy, takie mokre bagno. Jedna od drugiej tyki leżały około 100 metrów, tylko rów je dzielił. Ten dwunastak okazał się być do pary, do tyczki, którą już wcześniej widzieliście, bo nagrywałem filmik. Do tego dwunastaka z wyłamaną odnogą w koronie. Jest to taka oto parka. Dwunastaczka regularnego, waga pary lekko ponad 4 kilo. Barwa taka, wydaje mi się, sosnowa, brązowa. Perła nie za gruba, a raczej nawet bym powiedział słaba. Także tak to wygląda. Druga tyczka, też dwunastak, już leżała na takiej trawce zieloniutkiej. Formą nie powala może, natomiast wagą troszeczkę nadrabia. Bardzo masywna korona, gruba. Opierak też, wydaje mi się, sztos, długi, gruby. Oczniak nad oczniak długie, ale bardzo chude. Cała masa w górze. Także wydaje mi się, że ten byk jeszcze będzie w przyszłym roku coś tam może dokładał. Waga tej tyki 3,08 na świeżo. Widziałem tego byczka parę razy, jak biegał. Ale nie spodziewałem się, że ma taką masę na głowie. Także dwunastaczek. Taki oto. Podsumowanie tego wszystkiego. Także pozdrawiam wszystkich i mam nadzieję jeszcze do usłyszenia, że jeszcze coś się trafi.